Tędy! Wyścig zaraz się zacznie. Wiesz, gdzie jest Brutus? A jak myślisz? Paraduje tam przed księżniczką Iriną. Ha, ha, ha! Dziękuję! Dziękuję, dziękuję bardzo! Ciesz się tą chwilą, ty nędzna wszo. Inaczej będziesz się śmiał, kiedy zostanę Cezarem. Niech to! Znowu ci wścibscy Galowie! Nie wierzę własnym oczom! Tam! Przy wulkanie! Ten trzeci też tam jest! Nędzny tchórz chce uciec z moim skarbem! Kolix? Platonix? Bukolix? Romantix! Oto to! Romantix! Ciamajda! Otco! Podczas gdy uczestnicy finału ustawiają się w linii, pojawia się Rydwan Gala Romantixa. Nie byle jaka maszyna do walki! Z białymi obręczami na koła! Przemyka obok Greka Sakasa Tastikisa, by zająć miejsce na starcie obok Egipcjanina. Hisfita! Wygląda na to, że za chwilę... Tak, za chwilę wystartują! Czekamy już tylko na Rydwan Brutusa, syna wielkiego... Wielkiego Cezara, co ty nie powiesz? Dobra, pora dać nauczkę zakochanemu galijskiemu indykowi. Dziękuję, przyjaciele. Nie osiągnąłbym tego bez was. Nie. Dobra, dotąd grałem czyściej niż nakazuje fair play, ale skoro wygrali, to koniec. Miarka się przebrała. Teraz zobaczą prawdziwego Brutusa. Ruszaj się, ty pentaku. Ty też, dziadygo. Nie powinienem był? Mieliśmy go złapać i odzyskać międzywymiarowy klucz, a nie posyłać go na księżyc. Kto wie, gdzie teraz wyląduje? Ja posłużę się moją rzymianobijską teorią. Czym? Pewnie chodzi ci o teorię pitagorejską greckiego uczonego, nieprawdaż, Obeliksie? Nie, chodzi mi o moją rzymianobijską teorię. Moją teorię. Sam ją opracowałem. Jest prosta, spójrzcie. Stałem tak, tutaj, a stopę miałem tak. Potem wziąłem zamach w dół i w górę wzdłuż tej osi. Jeżeli uderzenie miało taki współczynnik oporu i weźmiemy kosinus kąta, prędkość wiatru nieistotna, 4 przechodzi i 2 w pamięci, to daje nam... O tam!
Niesamowite. Śpieszmy się, przyjaciele. Mamy mało czasu. Racja, panoramiksie. Za mną, Obeliksie. Sprawdzimy, czy twoje twierdzenie jest prawdziwe. Oby zdążyli.